Najbardziej oczekiwana aktualizacja Cardano Gogen Hard Fork Alonso odbędzie się już 12 września. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na jego temat, a jest to naprawdę wielki kamień milowy projektu Cardano, to dowiesz się tego w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. I dzisiaj do Was przychodzę z najnowszą aktualizacją projektu Cardano, a mianowicie hardforkiem Alonzo, który przyniesie bardzo wiele zmian w całym projekcie. I niepowiedziane, że ten projekt może być niedługo lepszy od Ethereum. Ale zanim przejdziemy do omówienia tej aktualizacji, zobaczmy, co się dzieje na rynku kryptowalut. A cały czas dzieje się bardzo dużo, jak to już na tym rynku bywa. Bitcoin dzisiaj kosztuje 47 291 dolarów i jest na prawie 2% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tu się bardzo wyróżnia ETH, ponieważ jest na ponad 4% plusie i kosztuje 3 3333 dolarów. To jest to, o czym mówiłem podczas ostatniego filmu na temat aktualizacji ETH, że prawdopodobnie teraz ona zgubi tą korelację cenową z Bitcoinem. I tak się właśnie stało. Bitcoin idzie w dół, ETH idzie w górę. I tu oprócz ETH wykruszył nam się jeszcze Polkadot oraz Solana, ale o nich dzisiaj nie będziemy mówić. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Cardano, które dzisiaj kosztuje 2,77 dolary i jest na prawie 3% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Wspomniana Solana wyróżnia nam się ze zwrotem z inwestycji w ciągu ostatnich 7 dni. Bo tak jak możecie zobaczyć, Solana w ciągu 7 dni urosła ponad 50%, gdzie inne, większość innych projektów jest na minusie. ETH też jest na minusie, ale nieznacznie bo tylko 0,2%. Bitcoin w ciągu ostatnich 7 dni jest prawie 5% na minusie, Cardano prawie 4%, Binance Coin ponad 6% na minusie i tak dalej i tak dalej. Także większość projektów potraciło i jest to oczywiście zasługą Bitcoina. Jeżeli Bitcoin spada, to wszystko spada, jeżeli Bitcoin rośnie, to wszystko rośnie. Tutaj nic się nie zmieniło. Zobaczmy, jak wygląda dominacja. Dominacja Bitcoina jest na poziomie 42,8%. Bardziej interesuje mnie dominacja ETH. Czy coś się zmieniło w tym temacie? Dominacja Bitcoina jest w takim trendzie bocznym cały czas idzie trochę w prawą stronę, trochę w dół, trochę w górę. ETH jest praktycznie cały czas na tym samym poziomie, na poziomie około 18-19%. Bitcoin trochę spadł przez ostatnie dni, bo mieliśmy tu górkę nawet 46, prawie 47% dominacji Bitcoina. Ale dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy rozmawiać sobie o Cardano, o ADA, i tu jest dosyć ciekawa sytuacja, jak możemy zobaczyć. Na początku tego roku Cardano, dominacja Cardano była na poziomie 0,6, 0,7, 0,8%. Na dzień dzisiejszy ta dominacja jest na poziomie ponad 4%, prawie 4,5% dominacji. Jest to bardzo bardzo ładny wzrost dominacji Cardano i na pewno jest to spowodowane aktualizacją Gogen, która jest chyba najbardziej oczekiwaną aktualizacją Cardano. Zresztą też nie krótko na nią musieliśmy czekać. Ale trzeba przyznać, że ostatnimi miesiącami Cardano bardzo, tim Cardano bardzo mocno wziął się do roboty. Ale zanim przejdę do omówienia tej aktualizacji, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących i na pewno pomoże ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz ebook i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto, a linki do Największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Alonso Hardfork Cardano jest to metamorfoza, która zmienia wszystko i po pomyślnym wdrożeniu Hardforka Alonso będzie na pewno wielkim kamieniem milowym dla całego zespołu Cardano. Sam projekt jest bezsprzecznie jednym z najszybciej rozwijających się kryptowalut w tym roku, i też od początku tego roku Cardano, ich coin ADA odnotował wzrosty na bardzo dużych poziomach. Sprawdźmy sobie od początku roku, jak wygląda cena Cardano do powiedzmy dzisiejszej ceny. Jest to wzrost na poziomie 1617%. Są to ogromne wzrosty Cardano. Pomimo tych dużych spadków, które miały miejsce od połowy maja, i trwały aż do 21 lipca. I możemy zobaczyć, że od 21 lipca do maksymalnej ceny Cardano odnotowało wzrost na poziomie 183%. Jest to zaledwie półtora miesiąca, a mamy wzrost na poziomie prawie 200%. Bardzo dobry wynik dla Cardano. Bo Cardano nie ma w zwyczaju tak szybko rosnąć jak właśnie teraz, i jest to spowodowane oczywiście nadchodzącą aktualizacją, która ma pojawić się 12 września. W trakcie tych wzrostów, co ciekawe, Ada wyprzedziła Binance Coina i zapewniła sobie porządne trzecie miejsce w rankingu kapitalizacji na rynku kryptowalut. Wiele ludzi wie na pewno, czym jest Cardano. Nie ma też zbyt dużego zrozumienia na temat zbliżającego się hardforku Alonso. Aktualizacja, która ma nastąpić w niedzielę 12 września, tak jak powiedziałem, ma zapewnić Cardano nowe możliwości dzięki integracji skryptów Plutusa. Firma założona w 2015 roku jest platformą typu Proof of Stake o otwartym kodzie źródłowym, czyli open source. I działaniem matematyka, przedsiębiorcy technologicznego i współzałożyciela Ethereum Charlesa Hoskinsona. Hoskinson, który pełni funkcję dyrektora generalnego firmy zajmującej się badaniami i inżynierią blockchain, stojącą za Cardano, czyli Input Output Hong Kong, założył Cardano w oparciu o rygorystyczne, recenzowane badania i wszechstronny model rozwoju. Mapa drogowa. Rozwoju Cardano podzielone jest na pięć głównych etapów, a każdy z nich koncentruje się na rozszerzeniu funkcjonalności sieci. A są to Byron, Shelley, Gogen, Basho i Volter. Dziś projekt oczywiście znajduje się u szczytu realizacji celów na, nakreślonych na etapie Gogen mapy drogowej. Spowoduje to, że funkcjonalność smart kontraktów pojawi się w sieci za pośrednictwem tego właśnie hardworka, na który świat kryptowalut czeka. Z zapartym tchem. Hartford, nazwany na część Alonso Czarcha, amerykańskiego matematyka i jednego z ojców założycieli informatyki. Główne ulepszenie jest wprowadzane w etapach oznaczonych kolorami Alonso Blue, Alonso White i Alonso Purple. W chwili nagrywania tego filmu Alonso jest w fazie fioletowej po ukończeniu ulepszeń niebieskiego i białego. Istnieją również dwa mniejsze komponenty po Alonso Purple, potocznie określane jako Alonso Red i Alonso Black, które są zarezerwowane ostatecznych poprawek błędów. Po pomyślnym wdrożeniu aktualizacji programiści będą mieli możliwość tworzenia projektów w niszach takich jak DeFi, NFT i zdecentralizowane aplikacje czyli dapsy. Co oznacza, że Cardano prawdopodobnie stanie się najpoważniejszym konkurentem w przestrzeni smart kontraktów. Programiści smart kontraktów Cardano będą używać jednego z trzech języków: Plutus, Marlowe lub Glow. Zarówno Plutus, jak i Marlowe są osadzone przez Haskell. Język programowania popularny w środowisku akademickim i przemysłowym, dzięki czemu zyskał dobrą reputację dzięki solidności. Hoskinson, który często zabiera się na YouTube, aby dzielić się aktualizacjami i przemyśleniami na temat aktualnego stanu rozwoju sieci, wyraził, że pojawienie się łatwiejszego budowania zdecentralizowanych aplikacji przyniesie ze sobą więcej projektów, które mogą pomóc w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Miejmy na uwadze, że opłaty na sieci Cardano są mega niskie w porównaniu do opłat na Ethereum. W ubiegłym roku Input/Output Hong Kong nawiązali współpracę z rządem etiopskim, aby śledzić wyniki ponad 5 milionów uczniów w lokalnych szkołach. Projekt zapewni każdemu uczniowi odporną na manipulację dokumentację akademicką, która może pomóc mu w uzyskaniu pracy lub studiowaniu za granicą. Od premiery Ethereum w 2015 roku pomysł Vitalika Buterina zdominował większość przestrzeni DeFi. Jednak platforma napotkała również szereg problemów i jest obecnie utrudniona przez problemy ze skalowalnością i wysokie opłaty sieciowe, co pozwala rywalom takim jak Binance Smart Chain, Polkadot i Solana ukraść udziały w rynku. Tak jak wiemy, Ethereum miało ostatnio też aktualizację. Po której wiele ludzi twierdziło, że opłaty na sieci będą dużo niższe, jednak tak się nie stało. Zaraz po aktualizacji opłaty bardzo szybko wzrosły i nie było to winą oczywiście aktualizacji, tylko ruchem na samej sieci. Z drugiej strony Cardano zebrało zarówno krytykę, jak i pochwały za preferowanie skrupulatnego, opartego na badaniach podejścia do blockchaina. Co ostatecznie doprowadziło do tego, że projekt rozwija się bardzo wolno i dużo wolniej niż jego konkurenci. Tak więc, podczas gdy możliwość smart kontraktów dla Cardano pojawiły się już dawno temu, Alonso to dopiero początek dla tego projektu. Jako ciekawostkę można na koniec jeszcze powiedzieć o stablecoinie na sieci Cardano zwanym DJ. Stablecoiny to niezbędny element każdego ekosystemu kryptowalutowego. Stabilne monety wypełniają lukę w stosunku do fiatów i stanowią rozwiązanie problemu zmienności. 17 sierpnia deweloperzy Input Output Global zaprezentowali stablecoin DJ, który opisują jako algorytmiczny token zapewniający gwarancję stabilności ceny. Dyrektor generalny Charles Hoskinson mówił o DJ podczas wideo, które opublikował w połowie lipca. Komentował wtedy, że Input Output Global eksperymentował z koncepcją stablecoinów przez ostatnie 3 lata. Obejmuje to badanie różnych ich wersji, takich jak algorytmiczne wspieranie, wspieranie aktywami czy też CBDC. To na pewno będzie trochę inny Stablecoin niż znamy do tej pory. I jak można się domyśleć, nie będzie to jedyny stablecoin. Jeżeli smart kontrakty na sieci Cardano będą bardzo dobrze pracowały, jeżeli sieć nie będzie się zapychała, opłaty będą bardzo małe, to podejrzewam, że projektów na Cardano będzie bardzo dużo. Jeżeli macie jakieś pytania w sprawie Cardano, w sprawie najnowszej aktualizacji, zostawiajcie je w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrał film, o czymś konkretnym, co Wam chodzi po głowie, to również zostawiajcie komentarze pod tym filmem, a na pewno wezmę to pod uwagę przy nagrywaniu kolejnych filmów. A teraz, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji. Kliknij łapkę w górę i słyszymy się w następnym filmie. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.